robione gniazdka. W pierwszym wiosennym meczu krakowskiej Ligi Okręgowej Skawa Wadowice w czarnych strojach podejmowała drużynę z czołówki tabeli Nadwiślanin Gromiec. Przed rozpoczęciem spotkania nowy zarząd wadowickiego klubu podziękował odchodzącym działaczom Markowi Ciepłemu, Zdzisławowi Szczurowi oraz Stanisławowi Sobczyńskiemu. Ja też jeszcze raz chciałem podziękować, już dziękowałem na ostatnim zebraniu wyborczym wszystkim zawodnikom, trenerom, nowemu zarządowi, wszystkim kibicom. Dziękuję za współpracę, za pomoc. 11 lat spędziłem w tym klubie, no nie jako prezes, bo wcześniej w zarządzie, więc wiem, jak to wygląda. Życzę Wam naprawdę, żeby tylko lepiej było, już tylko lepiej. Wiem, że jest to trudna sprawa, ale myślę, że podołacie. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Ja życzę Wam, żeby się ten obiekt jeszcze piękniejszy zrobił, bo pomału się robi piękny. Myślę, że zostaną ukończone tutaj te krzesełka, wejście na stadion tam od strony kładki, no i w perspektywie jakąś tutaj bieżnię, nie mówiąc już o bramkach, że powinny być też wymienione. Mam nadzieję, że się uda Wam zdobyć środki na to i wszystko będzie ok. I życzę wszystkiego najlepszego i jak najlepszych wyników. Króciutko, nie przynudzam, bo już trzeba zacząć. Ja nigdzie nie odchodzę, jestem cały czas z Wami i myślę, że jakoś nasza współpraca będzie się dalej układała. Oto skład Skawy Wadowice. Drużyna gospodarzy wystąpi w następującym składzie. Z numerem pierwszym Gawlik Krzysztof, z numerem drugim Balon Dawid, z numerem czwartym Bruzda Marcin, z numerem piątym kapitan drużyny Ślima Szymon, z numerem siódmym Jurzak Łukasz, z numerem dziewiątym Żuk Szymon, z numerem 11 Jończyk Wojciech, z numerem 8 Kalinowski Szymon, z numerem 10 Gałuszka Przemysław, z numerem 15 Żywczak Mateusz, z numerem 14 Drobniak Klemens. Zawody poprowadzi trójka sędziowska ze Święcimia: Jakubik Krzysztof, Sereś Zbigniew oraz Zamarlik Szymon. Nowymi zawodnikami w wadowickim klubie w tym sezonie są Przemek Gałuszka i Szymon Śliwa, którzy po kilkuletniej przerwie powrócili do zespołu Skawy. Szymon Śliwa jest również kapitanem drużyny. Podstawowym zadaniem dla Skawy prowadzonej przez Pawła Olszewskiego jest utrzymanie się w lidze okręgowej. Przypomnijmy, że nasi piłkarze zajmują przedostatnie miejsce w tabeli. Oto kilka akcji z pierwszej części spotkania. Feralna okazała się 20. minuta meczu. Po rzucie rożnym pada jedyna bramka dla gości. Trzeba przyznać, że Nadwiślanin w tej części meczu miał jeszcze więcej okazji do zdobycia bramek.
Ma tą piłkę wsadzić. Jak ich tam 5-6. Na szczęście dla gospodarzy goście więcej bramek nie zdobyli, a Skawie udało się wyrównać. Z rzutu karnego gola zdobył Klemens Drobniak. Teraz naszych zawodników czekają mecze z nieco słabszymi rywalami. W najbliższą niedzielę Skawa jedzie do Zagórzanki Zagórze, a w sobotę 4 kwietnia mecz u siebie z ostatnią drużyną Górnikiem Brzeszcze.